Flash przybył, czeka was niezła przejażdżka. Wii! Zen Studios, ekipa specjalizująca się we flipperach, zapowiedziała nową odsłonę swojej flagowej serii, Pinball FX3. Nowa gra ma rozwijać elementy społecznościowe, więc spodziewajcie się turniejów sieciowych czy całych lig graczy. Ponadto większość automatów z poprzednich części będzie dało się zaimportować do trójki. Sama gra ma wyjść latem tego roku na PlayStation 4, Xbox One oraz PC-tach. Firma Slytherin pokazała w akcji Battlestar Galactica Deadlock, nadchodzącą grę strategiczną osadzoną w jednym z fajniejszych uniwersów science fiction. W tle oglądacie walkę między przewozową flotą kolonialną a wrogimi celonami. Bitwy toczą się oczywiście w systemie turowym, przy czym jednostki wykonują ruchy jednocześnie. Premiera gry ma nastąpić pod koniec tego lata. Wiecie, za co lubimy twórców niezależnych? Nie, nie chodzi tylko o gry. Twórcy niezależni nie boją się podać czasem jakiejś fajnej informacji na temat sprzedaży. Gary Newman, szef studia Facepunch, przedstawił na przykład liczbę zwrotów jednego ze swoich hitów, Rust. 330 tysięcy graczy zwróciło produkcję, co stanowi około 6% nabywców. Autorzy stracili na tym ponad 4 miliony dolarów, ale nie mają graczom za złe. Ich zdaniem to naturalne, że nie każdemu Rust się spodobał. Znamy nową odsłonę serii LEGO, tworzonej oczywiście pod marką Traveler's Tales. Chodzi o The LEGO Ninjago Movie, a więc grę opartą na filmie, opartym na dziwacznym pomyśle, ale mniejsza z tym. W grze zmierzymy się ze złym Lordem Garmadonem, który chce zniszczyć Ninjago City. Premiera tytułu nastąpi na PC-tach PlayStation 4, Xbox One i Switchu w październiku tego roku. Join the fight. And with power comes corruption. Ubisoft planuje wydać ciekawy dodatek do Watch Dogs 2. Jest nim czteroosobowy tryb kooperacji, w którym grupka graczy będzie mogła zwiedzać San Francisco razem. Wspólnie będzie dało się wykonywać wszystkie dotychczasowe wyzwania przystosowane do gry grupowej. Łatka pojawi się za darmo 4 lipca tego roku na PC-tach i konsolach. Garść newsów o grach Star Wars, najpierw Battlefront 2. Poznaliśmy system rozwoju i mikropłatności w grze. W skrócie, wszystkie mapy i tryby będą wypuszczane za darmo, ale pojawią się drobne opłaty. Mają one być powiązane z systemem kart wpływających na umiejętności postaci. Karty znajdziemy w skrzyniach, a te kupimy za kredyty z gry lub prawdziwą kasę. Star Wars po raz drugi. Są przecieki na temat postaci z gry tworzonej przez studio Visceral. Jedną z głównych postaci będzie 30-letnia rewolwerowczyni z charakterem. Chodzi oczywiście o Robi Mattox, kobietę wychowaną na poziomie 1313 planety Coruscant. Moc, moc, moc! Niestety, to już koniec Flasha. Oj tak.